Cześć, dzień dobry, witam wszystkich na dzisiejszym filmiku. Będzie on nietypowy, a to dlatego, że znajdujemy się aktualnie na lotnisku i razem z Marcinem lecimy na Sycylię. Niestety chłopcy zostali u dziadków, ale się też cieszą, ponieważ w tym czasie nie będą chodzić do szkoły. Mam nadzieję, że odpoczniemy, naładujemy akumulatory, złapiemy trochę ciepła oraz pozwiedzamy. Samolot startuje o godzinie 5.50, planowane przeloty godzina 8.20, także jak zdążyliście dobrze policzyć, lot trwa 2,5 godziny. Myślę, mam nadzieję, że uda nam się troszkę zdrzemnąć, ponieważ pobudka o 2 nad ranem była dla nas niezłym wyzwaniem, a tymczasem czas na kawę. Kochani, my właśnie wchodzimy na pokład. Tutaj samolot, nie wiem, czy startuje, czy wylądował. I do zobaczenia za chwilę na Sycylii. Buongiorno, my już wylądowaliśmy, jesteśmy w Trapani. Jemy aktualnie typowo włoskie śniadanie, czyli cappuccino, rogal z pistacjami, Marcin rogal czekoladowy. Koszt naszego śniadania to 6 euro. Do Trapani dostaliśmy się autobusem. Rozkład jazdy oczywiście znajdziecie na lotnisku. Jak będziecie wychodzić z lotniska, po lewej stronie kierujcie się takimi czerwonymi znakami. Bilet około 5 euro, a dokładnie 4,90 za osobę. Także smacznego. Grazie. Jeszcze wam pokażę, jaki mamy widok z naszej kawiarni. Aktualnie jesteśmy bezdomni, dopiero mamy dobę hotelową od 14. Tutaj widok jest na port. Nie wiem, czy wam wspominałam, bilety na autobus możecie kupić w automatach. Akurat dzisiaj były automaty nieczynne, ale oczywiście kierowca również bilety sprzedaje. Pogoda cudowna, słoneczko świeci, aktualnie 18 stopni. Dzieci wracają ze szkoły, zobaczcie, jak u nich jest kolorowo. Bo tak, impreza była tam na placu zabaw i wracają do szkoły. A my dalej bezdomni do godziny 13.30 co najmniej. Siedzimy sobie aktualnie w parku. I odpoczywamy. Spokój, cisza. Ptaszki ćwierkają. Jak jest? Dobrze jest. Fajnie. Bosko. Chciałem powiedzieć inaczej, ale ugryzłem w kresie. Wiem, co masz na myśli. No i tam jest wyjście z parku i po prawej stronie jest nasz hotel. Cudownie. Barbara, masz plecak? No, czemu pytasz? Mieliśmy taką sytuację, bo siedzieliśmy sobie tam na ławeczce, ale była dosyć niewygodna. Metalowa była. Tak. Postanowiliśmy usiąść tutaj. Jest drewniana.
No i tak siedzimy, oglądamy sobie film na laptopie i Marcin mówi, a tam siada na tej ławeczce, co siedzieliśmy wcześniej, taki starszy pan. Do niego doszło kolejnych trzech. No i tak gadają po włosku. I Marcin nagle mnie pyta, Barbara, ci panowie mają taki sam plecak jak ty. A ja wystrzeliłam jak z procy, ja mówię, to jest mój plecak. No bo zapomniałam go wziąć na tą ławeczkę. No, a oni nie chcieli nic ukraść, tylko szukali właściciela. Nie, szukali numeru telefonu, kazali mi wszystko sprawdzić, czy wszystko jest. No i zaproponowali mi, że następnym razem, żebym sobie po prostu przywiesiła plakietkę z imieniem i z nazwiskiem oraz numerem telefonu. Chciałam ich zaprosić na espresso, ale niestety odmówili. Chciałam też im dać znaleźne, ale podziękowali. Ale musisz powiedzieć, że ten pierwszy pan, który usiadł na tej ławce, nie sprawiał wrażenia... Sympatycznego, tak. Pozory oczywiście mylą. Usiadł i pilnował tego plecaczka. Mówił, że chciał go oddać na policję. Tak. Także bardzo miło z ich strony. Plecak jest cały. Taka przygoda z rana. Pierwszego dnia. A tam były wszystkie dokumenty i pieniądze. Wiesz, co byśmy mieli jutro? Dziś jeszcze. W konsulacie w Palermo. Tak, do Palermo byśmy jechali wyrabiać dokumenty. To wszystko zmęczenie i pobudka o drugiej w nocy. A, przygoda. Na szczęście skończyło się szczęśliwie. Pozdrawiam wszystkich panów. Nie pamiętam, jak mają na imię. Troszkę zbudziliśmy, więc udaliśmy się do smażalni, do Roberto, na Arancini. To urządzenie, co widzicie, czerwone, tutaj się pobiera bileciki. A numerek jest wyświetlany na monitorze. Gdy się podchodzi do kasy, składa zamówienia i uiszcza opłatę. Jak widzicie, Marcin tam gdzieś czeka w kolejce. Barbara, stoisz? Typowo sycylijskie danie, czyli arancini. I oczywiście do tego peroni. Kochani, mam rachunek, który Marcin uregulował przed chwilą. I tak, 2 razy arancina, 4 euro. I 2 razy piwo 0,66, 5,60. To całkiem, całkiem przystępna cena. 40 parę złotych. A najadłaś się? Dokładnie tak. Wystarczy mi do obiadu kolacji. Jesteśmy już w naszym hotelu. To jest dziedziniec. Tak, oto się prezentuje. Marcin coś tam krzyczy do mnie, ale jak kocha, to poczeka. Tutaj będziemy jedli śniadanka. Widzicie, tam czeka w windzie, więc się szybciutko udajemy do naszego pokoju. Na którym piętrze mamy? First floor. 119. Tutaj tak, w lewo musimy iść. Taki roku baroko. Z widokiem na morze. Zobaczymy, otwieraj. To nowe dzieci. Przełóż kartę. Panie pierwsze, przodem. Proszę. Podłoga wypastowana. Ta podłoga jest piękna. Drewno. Tak, oto się prezentuje nasz pokój. Poczekaj, tu jest szafa. Może ją otworzę, zobaczymy, co tam jest. Wieszaki, dodatkowa poduszka, sejf. O, coś dla ciebie, birra Moretti. I otwieracz. Tego do wina nie mają. I są 2 kubeczki, także spokojnie możemy sobie wina kupić dzisiaj i wypić. No, powiem wam, kupiliśmy specjalnie otwieracz.
A tu jest łazienka. No to jeszcze raz. Nastała jasność, więc idziemy do łazienki. To jest nasza umywalka z lustrem. Toaleta, bidet. A za drzwiami kabina prysznicowa. Zobaczymy, czy mamy balkon. Jakie mamy widoki za oknem? No teraz mamy balkon. No to już zobaczymy. Widok na dziedziniec. A. Jak rano będzie gładnione. Stoliczek. Jedno krzesełko tylko. Tutaj obok za kratą są sąsiedzi nasi. No oni pewnie jakieś włamanie miały w sensie z więzienia jeszcze. Pani mówiła, że ten hotel powstał w którym? W 900 roku, budynek. A był budynek, a wyremontowany został w 2017. I to jest dziedziniec, cały, który wam wcześniej pokazywałam. A tutaj będziemy jedli nasze śniadanko, kolacjone. Tymczasem udajemy się, kochani, na siestę. Tak, jest godzina 14:30, więc idziemy na siestę. Wyszliśmy właśnie z hotelu. Postawiliście nam krótki spacer i kolację. Troszkę zaczął wiać wiaterek. Tak sobie spacerujemy. Tutaj stare budownictwo. Interesuje, ale nie wiem jeszcze, co to za budowla. Podejdziemy, to może zobaczymy. Tu jest nawet zejście. A, zamknięte na plażę. To nie jest plaża chyba, prawda? Plaża jest po drugiej stronie Marcinu Wąszczyna. Tam gdzieś. Idziemy tam. Idziemy. Tam, na sam koniec, jest tam punkt widokowy, już nam pani mówiła w recepcji. Ładnie. Arkady. Arkady, tak. Turyści, widzę, dopisują. Zobaczymy panią z przodu. Oj, cudowny widok już widzę z daleka. Zresztą wszędzie, jak się jest we Włoszech, są cudowne i piękne widoki. Ten szum morza, kojący uszy, odstresowujący, wpływający relaksacyjnie na człowieka. Marcin się śmieje. Jeszcze kolacja, a na kolację jak zwykle pizza. Owoce morza być we Włoszech. Ale owoce morza można dobrze tutaj zjeść, tylko owoce morza. To Sycylia słynie właśnie z ryb i owoców morza. Tutaj taka ładna tawerna z boku. Większość tawern jeszcze pozamykana, dopiero od 19, 20 otwierają. Bo dopiero wtedy życie zaczyna tętnić we Włoszech. No tutaj zobaczcie, jaka piękna, wąska uliczka. Kocham takie uliczki we Włoszech. Trzeba uważać, Marcin, żeby nas się nie rozjechało. Weszliśmy w kolejną piękną uliczkę.
kawałek kościoła chyba świętego Wawrzyńca, ale nie jestem do końca pewna. I szukamy jakiegoś miejsca do zjedzenia. Jeszcze sobie potwierdzam, kolacji. Ale szukamy czegoś, gdzie najwięcej będzie oczywiście lokalnych. Lokalesów, jak to się mówi, a nie turystów. To jest właśnie fascynujące we Włoszech, że wcale taki piękny wystrój nie świadczy o dobrym jedzeniu. Dziś byliśmy na ręczniku. A jutro też pójdziemy. Schowane w takim małym zaułku i super było. Rewelacja. A turystów w ogóle nie było, tylko sami lokalesi. Miałam oczywiście rację, kościół świętego Wawrzyńca, a tu jeszcze przyjdziemy także spokojnie, pokażemy Wam z innego ujęcia. Kochani, jesteśmy właśnie na pizzerii, a niestety są też tutaj kibolicy, ale jednak naszej narodowości, czyli Polaków. Marcin tak pokaże, jak ta pizzeria wygląda, ma bardzo dobre opinie. Zobaczymy, jak smakuje. Za dwie pizze oraz wina, tak? Pół litra wina. Pół litra wina. Marcin zapłacił 21 euro. Wino właśnie wjechało. Zobaczcie, w jakiej fajnej butelce. We Włoszech, tutaj w takich butelkach przewozimy oliwę z oliwek. Pamiętasz? Ups. Nie wiem, czy na jednej butelce się skończy. Trzeba było od razu litr wziąć. No to, mężu, za udany długi weekend. Dobre. Bardzo dobre, delikatne. Domowe. Domowe. To prawda. Jak to Marcin powiedział na ostatnim filmiku z Krynicy, delicious. I tutaj już przyszła. Tak oto się prezentuje moja z rukolą, ze świeżymi pomidorkami z mozzarellą. I tutaj jeszcze są grzybki, pieczarki, a Marcin ma diabol. I tam z salami. Jakieś pęperoncino powinno być. Jest grubsza, bo to jest. Ale sztywna jest tak. Zobaczymy, jak smakuje. Jak? Bardzo dobra. Nie, naprawdę. Teraz pozwólcie, że ja sobie swój kawałek spróbuję. To Marcin mnie nagra. Recenzję na żywo. Już. Mniejszy kawałek wezmę. Ta rukola robi robotę, to widzę. Pyszna, rewelacja. A jeszcze pewnie ta rukola inaczej smakuje niż ta polska. Jest gorzka. No, jest bardziej pikantna pewnie. Jak dziecko. Barbara się musi opalić. Smacznego. Bon appetit. Tego. A tutaj widzicie Trapani wieczorem. Która jest godzina, Marcin? Bo mnie zegarek niestety przestał 20... działać. 30. 20.30. Tutaj życie zaczyna tętnić. Jak to we Włoszech. Po lewej stronie macie park, w którym dzisiaj koczowaliśmy, czekając na dobę hotelową naszą. O mało nie zgubiłaś plecaka, no ale... Pomijmy ten fakt. Znalazł. Znalazł się. Tak, a tam z tyłu na samym końcu jest Ericze. Tam mamy zamiar dzisiaj, a jutro, przepraszam. Jutro się wybrać na wycieczkę kolejką. Zobaczymy, jak nam się dzień ułoży. A dziś mieliśmy ciężki dzień. Wstaliśmy o drugiej nocy.
Tutaj oczywiście piesi nie mają pierwszeństwa, nie. To musicie pamiętać. To ale jest dziko. Wymuszać, samemu wymuszać. Oczywiście. My musimy chyba iść tędy? Tam idziemy, tak. Tam? Dzisiaj mówiłem, że wstaliśmy o drugiej nocy. Trochę zmęczenie jesteśmy, idziemy do pokoju hotelowego. Odpoczniemy sobie jutro od rana. Park jest zwiedzanie. Ładnie oświetlony. Tam też w dzień strażnicy pilnują tego parku. Dzięki temu masz plecak. Dokładnie. Możemy to przemilczeć. No tak. Właśnie parkują we Włoszech, także nie zdziwcie się. Tutaj żadne przepisy nie obowiązują. Marcin zaprzyjaźnia się z kotkami, ale próbuje, a coś mu nie idzie. A tymczasem już widać nasz hotel na horyzoncie. Jakieś lody, gelateria. Tak. A mówiłem, że o drugiej staliśmy? Mówiłeś to chyba 3 razy. Aha. Także... No, o drugiej staliśmy. Basta. Musimy iść. Tutaj też. Napić się wina. Jakiś lokal z winem. Coś dla Barbarki. Ach, mamy i hotel nasz. Room of Andrea. Aha. Idziemy. Kończymy. Opowieść. Dobra. Na tym kończymy, drzwi się otwierają, żegnamy się i do zobaczenia na kolejnej części.